Siatkarki grupy Azoty PWSZ Tarnów przygotowują się do kolejnego sezonu w drugoligowych rozgrywkach. W drużynie sporo jest nowych nazwisk. Nowym trenerem został Michał Betleja, który zastąpił na tym stanowisku Marka Skrobota. Z tarnowskiej ekipy odeszły Ines Fajfer, Joanna Beda, Paulina Czekajska, Maja Pelczarska, Monika Kawa, Patrycja Lipińska, Iza Zemełka i Justyna Bator oraz Justyna Słomska. Zostają Sabina Podlasek, Adrianna Sobczak, Ola Kaczyńska, Ewelina Dyrek i Maja Bodzenta. Do drużyny dołączają także nowe zawodniczki, w tym... Między innymi Joanna Mokrzycka, Ola Michalak, Natalia Cieśla, Joanna Mazurkiewicz oraz Paulina Filipowicz. Wkrótce poznamy także kolejne nazwiska dziewczyn, które dołączą do składu. Będzie to już szósty sezon z rzędu w drugiej lidze dla tarnowskiej drużyny.